naprawy gwarancyjne, autoryzowani dealerzy, autoryzowane serwisy i kto może dokonywać napraw gwarancyjnych. To temat, który jest bardzo burzliwy, który wzbudził duże zainteresowanie i trochę kontrowersji, ale my dzisiaj przyjechaliśmy do firmy ACK Benimar Polska, aby troszeczkę na ten temat porozmawiać z Jackiem Księżarkiem. Witamy Ciebie, Jacku. Dzień dobry, witam serdecznie. Jacek ma bardzo duże doświadczenie w carvaningu, prowadzi bardzo dużą firmę, a zatem i dużo, często spotykasz się z takimi kwestiami, czyli sprowadzane nowe kampery z zagranicy, problemy z gwarancjami, tak naprawdę problemy Twoich klientów, bo to nie Twoje, ale przenoszą się również na te firmy, które tutaj są tymi przedstawicielami tych poszczególnych marek. Tak, rzeczywiście coraz więcej tych problemów się pojawia. Sprzedaż kamperów w Polsce rośnie, więc w związku z tym też różne sytuacje się pojawiają. Skoro poruszyłeś ten temat, no to dobrze by było tutaj powiedzieć parę słów po to, żeby uświadomić potencjalnych nabywców, osoby, które chcą zakupić, by się upewniły, czy kupując nowy pojazd będą zabezpieczone w tym kontekście, że ten serwis posprzedażny dostaną, no i będą mieli prawidłowo uruchomioną gwarancję, jeśli cokolwiek by się działo z samochodem, z pojazdem, czy będą mogli liczyć na wsparcie fabryki, czy też nie. To jest bardzo poważna kwestia, więc należy się upewnić, że firma czy osoba, u której kupujemy samochód, jest reprezentantem takiej koncernu. To zanim zgłębimy ten temat, to powiedzmy, kto według Benimara, czy Euromobil, czy Carmana, czyli marek, które reprezentujesz, kto jest autoryzowanym dealerem, czy autoryzowanym serwisem, a i jeszcze, gdzie taką informację można znaleźć? W Polsce, jeśli chodzi o Benimar, fabrykę Benimar hiszpańską reprezentują dwie firmy. Jest to firma ACK Benimar Polska, której jestem właścicielem, i firma w Warszawie, firma Mobitech, której właścicielem jest Piotr Wolski. Tak. Mamy rzeczywiście i Piotr, i my swoje punkty subdealerskie, gdzie też te punkty rzeczywiście mają wsparcie, ponieważ są to punkty subdealerskie, którym my dajemy autoryzację. Są autoryzowani poprzez nas, importerów, reprezentantów koncernu Benimar. Ale czy jest jakieś miejsce w sieci, w którym można na przykład znaleźć, żeby być na 100% pewnym? Żeby być na 100% pewnym, to wchodzimy na stronę fabryczną, na przykład Benimar S, i tam widzimy, kto jest gwarantem na terenie Polski. Więc tak jak powiedziałem, będą to te dwie firmy. Będzie ACK Benimar Polska i Mobitech Piotr Wolski w Warszawie. Jeśli chodzi o Euromobil, w Polsce mamy generalne przedstawicielstwo na tą chwilę, więc nasza firma ACK jest gwarantem dla niemieckiego koncernu Karman Mobil, a jeśli chodzi o trzecią markę, którą reprezentujemy, samochody z Karman Mobil, przedstawicielstwo w Polsce ma również nasza firma ACK i firma z Poznania, który właściwie jest pan Andrzej Wróblewski, Kamelkamp. Żeby mieć tą pewność, wchodzimy na stronę Euromobil czy Karman Mobil i na stronie fabrycznej widzimy autoryzowanych przedstawicieli i sprzedawców, czyli generalnie importerów danego kraju. Dobrze, to jak teraz już rozstrzygnęliśmy kwestię tego, kto może, to teraz jak wygląda kwestia tych sprowadzanych właśnie prywatnych przez indywidualnych nabywców pojazdów? Często słyszymy o takim przypadku, że ktoś kupił samochód za granicą, kupił, bo było na przykład 300 euro taniej, ale przyjeżdża do takiego autoryzowanego punktu jak ty i się okazuje, że on nie ma w ogóle uruchomionej gwarancji. No właśnie, to jest to ryzyko. To rozumiem, że ten temat chcesz poruszyć. Tak, chcę ten temat poruszyć, ponieważ to jest temat bardzo taki drażliwy. Szanowni Państwo, żeby tu była jasność i żeby Państwa uspokoić. Żadna fabryka, ani Benimar, Euromobil, Karman Mobil, Steckerman, które reprezentujemy, nie odwrócimy się od Państwa. Więc nawet jeśli kupicie to w innym miejscu, nabędziecie taki pojazd. Nawet jeśli sprzeda Wam nieuczciwy sprzedawca, który niestety tych kwestii z Państwem nie omówi i nie ma takich mocy sprawczych, by uruchomić gwarancję, by dać później serwis posprzedażny, załatwić cokolwiek na gwarancji. Oczywiście my tematem się zajmiemy. Natomiast te procedury będą dużo bardziej skomplikowane i utrudnione. To nie jest tak, że mówimy, że proszę zwrócić się do dealera,
u którego państwo kupiliście samochód. No ktoś mówi, no tak, ale pan też jest przedstawicielem Benimark, no ja kupiłem rzeczywiście we Francji, czy w Niemczech, czy w Belgii, no i pan mi łaski nie robi. To nie jest kwestia, szanowni państwo, łaski. Oczywiście, że nie robimy, jak najbardziej chcemy mieć z państwem kontakt i chcemy państwa obsługiwać, natomiast proszę mieć świadomość, że mamy też pewne procedury między firmami. Więc żeby zgłosić reklamację do fabryki konkretnego samochodu, musimy do systemu wprowadzić numer VIN. Jeśli wpisujemy ten numer VIN, dopiero wtedy otwierają nam się bramki zamówieniowe i wtedy możemy zamówić część, którą potrzebujemy do naprawy gwarancyjnej. Jeśli się okazuje, że to nie jest samochód z naszego importu, już ta procedura wygląda zupełnie inaczej. Musimy odpowiedzieć na pytania, dlaczego my się zajmujemy tym, dlaczego nie wiem, dealer z Czech, z Niemiec, z Belgii nie dokonuje tej naprawy gwarancyjnej. Oczywiście państwo możecie uważać, że cóż mnie to obchodzi. Fabryka, jedna, druga, trzecia, każda fabryka dba o to, żeby sprzedawcy, importerzy dbali o państwa, czyli dawali wam dobry serwis. Nie jest to dla szefostwa fabryki bez znaczenia, czy osoby zgłaszające gwarancję, usterkę jakąś w okresie gwarancyjnym, będą dobrze obsłużeni, czy nie będą obsłużeni. Więc fabryka tak naprawdę dba o państwa interes. Więc to jest bardzo ważne, żebyście sami państwo mieli tego świadomość, żeby zgłaszać się do autoryzowanych punktów, gdzie w ogóle taką możliwość dokonania takiej usługi gwarancyjnej mają, bo pośrednik takiej możliwości nie ma najzwyczajniej w świecie. Więc sami państwo troszeczkę się wpędzacie w taką uliczkę, gdzie później nie bardzo wiadomo, co z tym fantem zrobić. Ta informacja w fabryce jest też ważna po to, aby była tak jakby ewidencjonowana historia nawet pojazdu, nie? Nawet dla tych przyszłych kupców, którzy będą już z rynku wtórnego ten pojazd kupowali, to też tak, oczywiście. Co się tam w tej historii działo. Zdecydowanie tak, ale przede wszystkim, jak wspomniałeś o gwarancji, to jeszcze jedna kwestia. Samochody kempingowe są pojazdami z tak zwanej produkcji wieloetapowej. Pierwszym etapem produkcji jest wyprodukowanie podwozia, drugim etapem produkcji jest wyprodukowanie zabudowy. Tak naprawdę dealer, który dostarcza do fabryk podwozia, w momencie dostarczenia już, czyli zakupienia przez naszą fabrykę do tego drugiego etapu, tego podwozia, zostaje uruchomiona gwarancja na podwoziu. No i teraz, jeśli my sprzedajemy pół roku później, albo nawet rok później już gotowy samochód, oczywiście już innej marki, bo sprzedajemy na przykład Benimar, a nie Forda już, no tak, jak gdyby państwo byście mieli okrojoną czy skróconą gwarancję. Więc właśnie z tego powodu musi być zgłoszona przez naszą fabrykę gwarancja, ponieważ my uruchamiając gwarancję samochodu Benimar czy Euromobil, uruchamiamy ją w naszej fabryce, czyli w tej fabryce, która dokonuje tego drugiego etapu zabudowy. Generalnie grupa Trigano ma umowy bezpośrednio z dostawcami podwozi, taką umowę, że zgłaszamy i ten okres gwarancji rozpoczyna się niejako na nowo. A, czyli jednocześnie tak jakby rozpoczyna się gwarancja i na podwozie, czyli na tego tak Fiata, jest. Czy tam Forda, i na Benimara. Dokładnie. Nieważne, co Ford ma w systemie, Mercedes czy Fiat, że ta gwarancja już leciała, to nie jest istotne. To jak gdyby wymazujemy i gwarancja zaczyna nowy bieg od momentu zafakturowania samochodu klientowi finalnemu. Czyli znowu mamy 2 lata tak zwanej eurogwarancji i ten okres, mówię, biegnie od momentu zafakturowania samochodu. Osoba, która pośrednik, która sprzedaje, takiej możliwości nie ma. Więc w związku z tym dobrze się upewnić. Niestety w ostatnim czasie, w ostatnim roku mieliśmy, w ostatnich 2 latach mieliśmy dość sporo takich przykładów, gdzie zjawiali się u nas klienci, którzy przyjeżdżali i mówili, że przyjechali, żebyśmy uruchomili gwarancję na samochód, który... Macie taką usługę. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie zostawiamy klientów samych sobie, zrobimy to, natomiast... Fabryka może nie wyrazić zgody na to, może, nie? Może właśnie. Nie wyrazić na to zgody, tak naprawdę. Mhm. No dobrze, ale z tematem gwarancji, napraw gwarancyjnych i później gwarancji na szczelność wiążą się również przeglądy, tak? To, o których czasami można zapomnieć, a które mogą pozbawić nas na przykład tam 5, 6 czy 10-letniej gwarancji na szczelność poszycia. Na pewno tak jest. Aby uzyskać gwarancję szczelności 5-10-letnią, tak jak mamy w Euromobilu, musimy dokonywać tak zwanych przeglądów rocznych i raporty z takich przeglądów rocznych też musimy wysyłać do fabryki, wysyłamy do fabryki. To jest odnotowywane w systemie i jeśli takowych przeglądów nie ma, ta gwarancja po prostu nie obowiązuje.
Dobrze, w samochodach osobowych mamy coś takiego jak prawo unijne, które umożliwia posiadaczowi pojazdu robienie przeglądów w innych serwisach, może nieautoryzowanych danej marki. Jak to wygląda w przypadku Benimara? Czy taki przegląd może zrobić jakiś na przykład dobry serwis karawaningowy, ale niekoniecznie z autoryzacją Benimara? Przeglądy może zrobić, oczywiście dla Państwa, natomiast jeśli Państwo macie bliżej do takiego serwisu, natomiast procedur gwarancyjnych niestety tutaj nie ma kontynuacji tego wszystkiego, więc w związku z tym takie mocy sprawczej nie mają, punkty nieautoryzowane. Oczywiście serwisować nam samochody mogą, to jest dla mnie jasne. Prosta rzecz, no nie potrafią zamówić części, coś ulegnie awarii na przykład, czy uznacie Państwo, że coś służyło nam zbyt krótki okres czasu. No my mamy takie możliwości, bo i fabryka ma budżet na takie naprawy, nazwijmy to komercyjne, tak, gdzie tak. Uznaje się tą reklamację na drodze komercyjnej, ponieważ trudno każdy przypadek indywidualnie rozpatrywać, roztrząsać. Fabryka, dbając o dobry PR, po prostu uznaje to. Natomiast taka osoba i takie serwisy, takie gwarancje, takie usługi nam nie dadzą. Dobrze, rozumiem, że jeżeli ten serwis nieautoryzowany nie ma dostępu do procedur przeglądowych, na przykład tam po 10 tysiącach kilometrów, czy tam po jakimś okresie, to automatycznie pozbawiamy, nie mając takiego przeglądu, pozbawiamy się gwarancji na przykład na tą szczelność, o którą teraz omawiamy. Dokładnie tak jest. Jeśli nie będziemy mieli tak zwanych przeglądów rocznych, dojdzie do jakiegoś rozszczelnienia, gdzieś, nie wiem, pojawi nam się wilgoć w samochodzie, niestety fabryka raczej nie wyciągnie do nas ręki. A zatem, słuchajcie, warto czasami się zastanowić, czy te 300 euro, które zaoszczędzimy przy zakupie pojazdu za granicą, czy to jest warte tych nerwów i ewentualnych problemów związanych później z jakimiś naprawami gwarancyjnymi. Oczywiście w gestii każdej fabryki, w interesie każdej fabryki jest to, aby jak najsprawniej te wszystkie procedury przechodziły, no ale po to są właśnie autoryzowane punkty, autoryzowane serwisy, które powinny w tej kwestii pomagać. Dokładnie tak jest. Żeby tak było, fabryki organizują także szkolenia różnego rodzaju techniczne, gdzie mamy obowiązek uczestniczenia w nich, uczestniczymy w nich, więc wysyłamy ludzi naszych na tego typu szkolenia. To są rzeczywiście odpłatne, ale bardzo merytoryczne zajęcia, które pozwalają później dać dobry serwis. Mamy doskonałe rozeznanie, co, jak robić, jak naprawiać. Każda fabryka, na pewno zdarzają się problemy, które wychodzą na skutek eksploatacji, więc później są różnego rodzaju nowe rozwiązania wdrażane, ponieważ tam pojawiły się jakieś problemy. No, żeby być na bieżąco z tymi informacjami, przeprowadzamy wtedy akcje serwisowe, żeby dostawać nawet informacje o tym, że zapraszamy na tak zwaną akcję serwisową, gdzie fabryka poprawiła dane rozwiązanie na przykład, to my takie informacje dostaniemy. Punkt, który sprzedaje, nazwijmy to, jest drugą ręką w sprzedaży, takich informacji nigdy nie będzie miał. Jacku, dziękuję bardzo Tobie. Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy Wam kwestie zagadnienia związane i z gwarancją, i z autoryzowanymi serwisami i od tej pory nie będziecie mieli z tym problemu. Ale mam nadzieję, że nie przestraszyliśmy Państwa, tylko bo nie taka była idea, tego rozumiem. Dokładnie. Także proszę się nie bawić, nawet jeśli Państwo będziecie mieli samochody, bynajmniej ja mówię w swoim imieniu, te marki, które reprezentujemy w kraju, jesteśmy do Państwa dyspozycji zawsze. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję. Zawsze pomożemy. Dziękuję bardzo.